Miasto Jasło otrzymało pozwolenie na budowę mostu z jednostronnym chodnikiem przez rzekę Wisłokę na osiedlu Gądki. Inwestycja ta poprawi dostępność komunikacyjną osiedla Gądki do centrum miasta i będzie stanowić dodatkową przeprawę przez rzekę nieopodal istniejącej kładki. Prace projektowe dotyczące budowy mostu trwały od października 2016 roku i polegały m.in. na uzyskaniu koniecznych zezwoleń od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Kompletną dokumentację, na podstawie której starosta jasielski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, złożył burmistrz miasta Jasła. Decyzja, której potwierdzenie miasto Jasło otrzymało 8 kwietnia bieżącego roku, ma rygor natychmiastowej wykonalności. Szanowni Państwo, mogę przekazać tę miłą wiadomość, że po wielu staraniach otrzymaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę mostu łączącego centrum miasta z osiedlem Gądki. Najpierw były przymiarki do przebudowy kładki. Niestety zakończyły się niepowodzeniem, stąd też pomysł wykonania prawdziwej przeprawy mostowej. Tutaj cykl realizacji będzie zależny od możliwości finansowych miasta, natomiast na pewno przystąpimy do prac w roku bieżącym. Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie, mamy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie, ale bez względu na to zamierzamy go zrealizować w najbliższym czasie. Życzę powodzenia w tych działaniach. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę odcinka drogi gminnej publicznej bocznej ulicy Gądki, stanowiącej najazdy na projektowany most pomiędzy ulicą Chopina oraz Gądki. Budowę skrzyżowań, budowę oraz przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę mostu z jednostronnym chodnikiem przez rzekę Wisłokę, zabezpieczenie przyczółków mostu poprzez budowę ścianki szczelnej po zewnętrznych stronach koronwałów rzeki Wisłoki wraz z umocnieniem brzegów i skarb rzeki, budowę sieci oświetlenia i kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie filarów mostu poprzez budowę umocnień brzegów rzeki Wisłoki, budowę sieci oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudowę infrastruktury technicznej. Na ostatniej sesji radni Rady Miejskiej przyznali Straży Miejskiej w Jaśle dofinansowanie w kwocie ponad 105 tysięcy złotych. Przeznaczona kwota wykorzystana zostanie na zakup nowego sprzętu oraz wynagrodzenia dla osób pracujących przy miejskim monitoringu. W przestrzeni miejskiej system monitoringu jest ważnym środkiem prewencji i ochrony, który umożliwia podgląd miejsc i obiektów na odległość. Monitoring daje możliwość podjęcia natychmiastowych działań i tym samym minimalizacji strat, co jest jego bardzo ważnym celem. Ponadto monitoring wizyjny spełnia funkcję operacyjną i dowodową, zwalcza i zapobiega przestępczości w miejscach publicznych, kształtuje bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pozwala obserwować budynki, budowle i inne urządzenia i w ten sposób je chronić. Na terenie miasta Jasła z każdym rokiem zwiększa się liczba zainstalowanych kamer. Obecnie jest ich 49. 38 sztuk to kamery z systemem HD, w tym 23 kamery z podświetleniem. Kamery stacjonarne kierunkowe 4 sztuki i kamery analogowe 7 sztuk. Według Kazimierza Wiśniowskiego, komendanta Straży Miejskiej w Jaśle, wiele kamer wymaga wymiany z analogowych na nowocześniejszy sprzęt z lepszymi parametrami i większym zoomem. Oczywiste jest, iż wraz z rozbudową systemu monitoringu konieczne będzie zwiększenie zatrudnienia w Straży Miejskiej. Straż Miejska otrzymała środki na rozbudowę monitoringu miasta. Środki te pójdą przede wszystkim na zakup kamer, na montaż tych kamer oraz na zwiększenie osób do obsługi tego monitoringu. Kamery te przede wszystkim są dostosowane do miejsc, w których będą one instalowane, a więc to są kamery, które będą
miały zbliżenie 22-krotny zoom lub 33-krotny zoom, bądź też kamery z podświetlaniem, które pozwolą do pracy w godzinach nocnych i obserwowania przy złym naświetleniu. Poza tym kamery myślimy o zainstalowanie na drogach wlotowych do miasta w celu prowadzenia działań operacyjnych w przypadku wystąpienia przestępstw lub jakichś poważniejszych zdarzeń na terenie miasta i sprawcy wjeżdżają bądź wyjeżdżają z miasta. Poza tym całodobowa praca na monitoringu jest niezbędna przy zatrudnieniu dwóch obserwatorów. Nie można dzisiaj już przy tylu kamerach prowadzić taką obserwację skuteczną. Trzeba czasem prowadzić również działania operacyjne przy współdziale policji lub innych organów. I to jest niezbędne, aby zatrudnić przynajmniej dwie osoby w systemie pełnozmianowym, czyli przez cały rok, przez 24 godziny, te osoby muszą prowadzić pracę przy monitoringu. Praca przy monitoringu to nie tylko jest obserwowanie, zmiana, ale również i nagrywanie, zgrywanie materiału, przekazywanie, odbierania informacji od mieszkańców dotyczących różnych zdarzeń. Także to jest sprawa dość złożona i praca takiego operatora jest dość trudna. Kamery dają przede wszystkim, obserwują miejsca, gdzie występuje najwięcej zdarzeń, najwięcej wykroczeń, największy jest ruch. Największy jest tak ruch samochodowy, jak i pieszy. I te kamery mają jak gdyby oddziaływanie prewencyjne nawet. Po prostu zastępują patrol, można tak powiedzieć, bardzo prosty, który by w danym miejscu stał i obserwował, co się dzieje. Poza tym rejestrujemy cały czas wszystkie kamery, nagrywanie i jakiekolwiek zdarzenie można otworzyć, jeżeli zostanie uchwycone przez i nagrane przez kamerę czy przez operatora. Operator nie musi włączać dodatkowo jakichkolwiek innych systemów, jakiejś innej pracy, jakichś innych programów. Automatycznie przez najechanie może nagrać, nagrywa się to automatycznie. Największą ilość zdarzeń, które rejestrujemy i na podstawie tych obserwacji prowadzone są działania, to działania przede wszystkim z zakresu zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym. Są również różnego rodzaju kolizje drogowe, którzy później jest do postępowania, postępowanie prowadzone jest przez policję. A ostatnio zdarzenie, które pozwoliło, operator monitoringu zauważył malowanie kiosku ruchu, pomnika, obiektu energetyki, jeszcze innych miejsc i obserwacja pozwoliła na ujęcie sprawcy i przekazanie go policji. Innym zdarzeniem również było kradzież portfela. Tam chyba było nawet więcej niż jeden portfel ukradziony z kiosku ruchu. Poza tym wszelkiego rodzaju złe zachowanie czy negatywne zachowanie młodzieży, palenie papierosów, czy spożywanie alkoholu przez nieletnich w miejscach, gdzie oni to lubią przebywać.
Zakup nowych kamer, jak i wyposażenie stanowiska oraz zatrudnienie nowych osób do obsługi monitoringu poprawi bezpieczeństwo w mieście, da większe poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców w miejscach, gdzie kamery będą zainstalowane. I na pewno to pozytywnie zostanie odebrane przez mieszkańców, zwłaszcza, że jest wiele sygnałów, aby w różnych miejscach były te kamery montowane. W miarę możliwości te sygnały, te miejsca będziemy analizować pod kątem instalowania kamer i będziemy spełniać jak gdyby oczekiwania mieszkańców. Zaproszenie na wydarzenie. Burmistrz miasta Jasła oraz Jasielski Dom Kultury serdecznie zapraszają mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 maja. Już o godzinie 9:30 uroczystości rozpoczną się mszą świętą w intencji ojczyzny na płycie Jasielskiego Rynku. Następnie zgromadzeni udadzą się do Parku Miejskiego. W czasie uroczystości przewidziano śpiewanie hymnu państwowego, przemówienie okolicznościowe burmistrza oraz program artystyczny w wykonaniu młodzieży z Jasielskiego Domu Kultury. Zaproszenie na wydarzenie. Miasto Jasło oraz Związek Kynologiczny w Polsce, oddział w Rzeszowie, już po raz kolejny organizują podkarpacką wystawę psów rasowych. Impreza, która w tym roku odbędzie się 5 maja, przyciągnie na stadion piłkarski przy ulicy Sportowej dziesiątki hodowców wraz ze swoimi pupilami. Organizowana wystawa to okazja do poznawania psiaków, ich zalet i wymagań. Tego rodzaju edukacja najbardziej podoba się dzieciom, które zawsze licznie przybywają na pokazy. Początek imprezy o godzinie 10. Zaproszenie na wydarzenie. Miasto Jasło, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle oraz Jasielski Dom Kultury zapraszają na premierę filmów pod nazwą Historyczny spacer po Jaśle oraz Perła Podkarpacia w archiwalnych fotografiach na tle muzyki z epoki. Jasło w okresie autonomii galicyjskiej i II RP. Autorami filmów są młodzi jasielscy regionaliści. Pokaz odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 18 w Jasielskim Domu Kultury. Wstęp wolny. Marzę o cofnięciu czasu. Chciałbym wrócić na pewne rozstaje dróg w swoim życiu. Jeszcze raz przeczytać uważnie napisy na drogowskazach i pójść w innym kierunku. Ej, młody, chodź tu. Co chcesz? Spieszę się do szkoły. Chodź tu, mówię. No co jest? Nie co jest, tylko wyskakujesz z kasy. Nie ma nic dzisiaj przy sobie. Lepiej dobrze poszukaj, bo jak coś znajdę, to cienko będziesz śpiewać. Dobra, już. No co chcesz ode mnie? Mam tylko dwie dychy na wycieczkę, mam zapłacić. Dawaj to i moje da w kubeł. A teraz spadaj na lekcję, bo się jeszcze spóźnisz. No, spoko. Gdzieś on go okradł. Znacie go? Nie kojarzę typa. Lepiej chodźmy to komuś zgłosić. Pewnie to jakiś frajer ze starszych klas. Jak można tak okradać biały dzień ludzi? Trzeba pomóc młodemu. Idę porozmawiać z tym typkiem. Lepiej do takich nie zaczynać. Agresywny jest. Zresztą przed szkołą jest monitoring. Powinno się wszystko nagrać. Nie chciałabym być w jego skórze. Chodźmy. Hej, co słychać? Nic, nudy.
Słuchaj, widzisz tą młodą ze smartem? Widzę, i co z nim? Podoba mi się jej telefon, może byś go dla mnie skombinował? Mam jej go tak po prostu zabrać? A to jakiś problem? Ona na pewno nic nikomu nie powie, jest zbyt mięśniowa, przecież wiesz, no chyba, że wymiękasz. Nie no, co ty, to dla mnie pestka. Patrz i ucz się, jak to robią zawodowcy. Chodź, idziemy za nim. Jasne, zaraz zobaczymy, czy nadal będzie taki cwany. Nie martw się. Pijemy się? A co tam masz? A, coś specjalnego. Chytaj. Napijecie się? Sam nie wiem. Przecież to alkohol. Po co mam to pić? Dobra, co mi szkodzi? A jak nie chcesz, to spadaj. Wyluzuj, sztywniaku. Będziemy się lepiej bawić. Sam nie wiem. No weź, człowieku. Nie rozumiem was. Przecież nic dobrego z tego nie wyniknie. Jak ci się nie podoba, to spadaj. I nie psuj innym zabawy. Ty, patrz. Ojciec zostawił kluczyki do samochodu. Przejedziemy się? Super, odpalamy. Wariowałeś? Ty nawet nie masz prawa jazdy, a podobno piłeś. No patrzcie, ja nie mogę. Dziewczyny przeprowadzi na pomoc. Staję, nie poznaję. To ja was nie poznaję. Nigdzie nie pojedziecie. Odejdź. Dziewczyny, wyluzujcie. Odwalcie się ode mnie wszyscy. A ty nie będziesz mi oskazywać. Dobra, rób co chcesz, a jak coś się stanie, to będzie tylko i wyłącznie twoja wina. No właśnie, nie ciągnij to bardzo ze sobą. No może jednak dajmy sobie spokój, co? A ty nie sejrzałem, tylko wsiadaj. Kostek, proszę, nie rób tego. Mam was gdzieś. Idioci. Ja nie mam zamiaru dzwonić na policję. Jak spowoduje wypadek, to będzie jego wina. Oj, będą tego żałować. Podaj jakąś muzykę. Dobra, włączyć coś ekstra.
Uważaj! Siedemnastoletni Kostek S. został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, będąc pod wpływem alkoholu i bez uprawnień do prowadzenia pojazdów. W związku z popełnionym przestępstwem został osadzony w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu w trakcie przesłuchania usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 177, paragraf 2 Kodeksu karnego. Podczas prowadzonych czynności okazało się, że wobec Kostka S toczą się także inne postępowania dotyczące m.in. rozboju, kradzieży i pobić. Sąd, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności popełnionych czynów, zasądził wobec podejrzanego bezwzględną karę pozbawienia wolności w wymiarze 8 lat. W
Wszystkie historie oraz postacie przedstawione w tym filmie są fikcyjne. Niemniej jednak takie zdarzenia mogą mieć miejsce w rzeczywistości.